Pismo mówi nam, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczął i zakończył swoją pracę. Każdego dnia stwarzał coś innego i każdego dnia chwalił to, co stworzył. W końcu nastąpił 7 dzień, czyli dzień szabatu, i w tym dniu Bóg odpoczął. Szabat zaczyna się w piątek wieczorem, po zachodzie słońca, w związku z czym zaczyna się w różnych porach roku różnie. Zazwyczaj w Jerozolimie czy w Ziemi Świętej, skąd przechodzą Żydzi, ten czas wyznacza godzina 6 wieczorem. Godzina 6 wieczorem, godzina 6 rano. To jest czas, kiedy dzień się kończy i dzień się zaczyna. Szabat nie wolno rozpalać światła, nie wolno rozpalać ognia, nawet nie świeci się świateł. Nie zapala się świec, nie gotuje się. Wszystko musi być przygotowane i trzymane albo w piecu, albo na ogniu. Tak, żeby było ciepło jeszcze na szabat, żeby było wszystko przygotowane. Kobiety odpowiadają zazwyczaj za dom, odpowiadają też za koszerność kuchni i posiłku. Koszerność polega na tym, że mamy wyznaczone w piśmie pewne zwierzęta, których wolno, których nie wolno spożywać. Mamy też wyznaczone pewne potrawy, których nie wolno ze sobą łączyć. Proszę Państwa, to jest taki właśnie zaaranżowany stół szabatowy, na którym oprócz tych kwiatków, które powiedzmy, że są tylko dekoracją, są dwie świece, mamy tutaj takie dwie świece, jest wino, jest chałka, no i jeszcze jakieś jedzenie tutaj. Wino jest obowiązkową częścią stołu szabatowego, dlatego że wino, proszę Państwa, jest w judaizmie bardzo dobre. Mianowicie wino dodaje siły, wino rozwesela serce, wino przyprawia dobry humor. Wino jest atrybutem świętowania. Ryby, którą Państwo tutaj widzicie, jest też atrybutem szabatu. Zawsze śpi z otwartymi oczami, ryba nigdy nie zasypia, nigdy nie kładzie się na spoczynek, zawsze wszystko widzi, ponieważ ma zawsze oczy otwarte. No i tak samo my stajemy zawsze wobec Boga. Bóg zawsze wszystko widzi, jest zawsze wszędzie obecny i jest zawsze w każdej sytuacji. Te świece są bardzo ważne, dlatego że te świece przekazują nam dwie bardzo ważne informacje. Jedna świeca to jest pamiętaj, a druga świeca to jest zachowywaj. Pierwsza świeca, pamiętaj, mówi zawsze pamiętaj o dniu szabatu. Zawsze pamiętaj o tym, że 7 dnia nie wolno Ci wykonywać żadnej pracy, że 7 dnia masz odpocząć. Że 7 dzień jest poświęcony rodzinie, że 7 dzień jest poświęcony Bogu. A druga świeca, zachowywaj, mówi, że i zawsze zachowuj dzień szabatu. Zawsze świętuj w tym dniu. To jest takie wieczyste przykazanie, które zawsze, zawsze i zawsze do końca życia, od początku masz wobec Boga spełniać. Obowiązkową też przyprawą, która jest stawiana na taki stół szabatowy i zresztą na wiele stołów, na wielu świątecznych stołach ona się później znajdzie, to jest sól. W tej soli albo soli się chałkę, albo moczy się tą chałkę w tej soli właśnie po to, żeby poczuć nie tylko ten słodki, pyszny smak chałki, ale też żeby poczuć troszeczkę tego słonego smaku naszego życia. Tak wygląda czulen mniej więcej, proszę Państwa, który jest jeszcze tutaj jakoś ładnie udekorowany jakimiś świeżymi tymi. No i kolejna potrawa, którą często przygotowujemy, to jest cymes. Państwo na pewno o cymesie nieraz słyszeliście. Cymes to jest potrawa zrobiona czasami z marchewki, z jakichś suszonych owoców, które gotuje się razem, zalewając je sokiem jabłkowym albo pomarańczowym. I bardzo słodka, jako deser podawana bardzo często z orzechami, z migdałami, z jakimiś innymi. Proszę Państwa, najczęściej to błogosławieństwo wypowiadamy po hebrajsku, ponieważ język hebrajski jest językiem świętym, a więc język hebrajski, no oczywiście jak myślimy w ogóle o Bogu, czy jak cokolwiek mówimy, to Bóg nas zawsze słyszy, to nie ma żadnych wątpliwości, ale lepiej słyszy, jak mówimy po hebrajsku, dlatego że Pismo Święte jest napisane w języku hebrajskim, prawda? Stary Testament, który Państwo dobrze znacie. To jest świecznik hanukowy, zwany hanukiją przez nas. Akurat ten jest z mojej kolekcji, ale ja go używam w domu, kiedy zapalam świece hanukowe z moją córką, bo to bardzo lubi. On jest
ośmioświecowy, tak? Ale tu ma jeszcze jedną świecę, zwaną szames, albo posługaczką po prostu u nas. I on jest związany z tradycją opisaną w Księdze Estery. Królowa Estera no cudem ocaliła naród żydowski i w związku z czym jest święto radości, święto Purim, właśnie przeskoczyliśmy w tym momencie do następnego święta, święto Purim, w którym się bardzo radujemy i bardzo cieszymy, z tym mamy związane te dwa przedmioty. To jest bączek zwany drewnem. Może komuś się uda później go lepiej puścić. O, można próbować. I taka kołatka, to akurat pożyczyłam sobie w tej chwili od mojej córki. Taka kołatka zwana gragerem, która służy do tego, żeby zagłuszać w synagodze albo i poza czytany fragment pisma, kiedy właśnie Księga Estery, kiedy wspomina się o Hamanie. Ponieważ chleb jest związany właśnie z kobietą. To ona piecze chleb, to ona przygotowuje chleb. Co prawda wspólnie, albo mężczyzna jest swoją pracą rąk zdobywa, ale nie. Wino jest bardziej jednak łączone z mężczyzną, jako coś, co bardziej rozwesela serce i bardziej daje taką energię. Natomiast coś, co jest ciepłe, coś, co jest słodkie, dobre, smaczne, coś, co daje takie prawdziwe pożywienie, jest łączone z kobietą. I tutaj znowu też odmawiamy tradycyjnie.